Jesteś daleko? Szukasz pomocy dla bliskiej osoby? Zaufany opiekun Senior App chętnie udzieli wsparcia. Pobierz bezpłatną aplikację i zamów potrzebną usługę. Opieka dzienna, zakupy do domu, sprzątanie i wiele innych. Senior App. Pomoc na wyciągnięcie ręki. Dzień dobry, nazywam się Karolina Ozga, jestem ekspertem Senior App. Witam na kolejnym webinarze z cyklu Już Wiem. Dziś pod hasłem Niedoceniona generacja. Nasze spotkania mają na celu przybliżyć Państwu ważne kwestie dotyczące poruszanego zagadnienia oraz umożliwić interakcję w widowni ze specjalistami w konkretnej dziedzinie. Ostatnim razem webinar dotyczył hipnoterapii, a dziś poświęcimy go rynkowi pracy i dostosowaniu oferty pracy dla seniorów. Webinarium organizowane przez platformę Senior App zostało objęte patronatem pani prezydent miasta Łodzi Hanny Zdanowskiej i Uniwersytetu Łódzkiego. Naszymi patronami są również Głos Seniora, Studenckie Radio Żak Politechniki Łódzkiej, Radio Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Regionalne Centrum Wolontariatu Centerko oraz portale Cafe Senior i MedMe.pl. Zachęcamy do polubiania naszej strony na Facebooku oraz korzystania z aplikacji Senior App. Zapraszamy też do korzystania z czatu live podczas tego webinaru. Podczas spotkania, jak co tydzień, będziecie mogli Państwo zadawać pytania, na które odpowie prowadzący. Dla autorów najciekawszych pytań, jak co tydzień, przygotowaliśmy nagrody. Autor najciekawszego pytania dostanie pozycję książkową Mądra Babcia autorstwa pani Beaty Boruckiej. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj pan Dariusz Ludwiczak, menadżer do spraw relacji, ekspert HR portalu Flexi.pl. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Dariusz Ludwiczak z tej strony. Mhm. Czy chciałby Pan jeszcze coś o sobie dodać, powiedzieć? Może ależ, czegoś ależ nie wspomniałam. Oczywiście, dlaczego tutaj jestem? Reprezentuję portal Flexi.pl Praca i aktywność 50+. 50+, to znaczy i również 60+, 70+, ile tylko można być aktywnym. Ale jestem tutaj też dlatego i także jestem w zespole portalu Flexi.pl, ponieważ całe życie moje zawodowe byłem, poniekąd jestem związany też z HR-em, tak zwanym HR-em, czyli tak naprawdę widzę rynek pracy od strony pracodawcy. Działałem w tak zwanych działach personalnych, służbach personalnych, zatrudnialiśmy w różnych firmach wiele ludzi. Widziałem, jak te pokolenia się ze sobą ścierają, dopasowują w ramach firm, organizacji i co się na tym rynku dzieje. Jestem socjologiem i ekonomistą i od kilku lat zajmuję się rynkiem pracy 50+. Współpracuję także z Lewiatanem, z paroma jeszcze innymi organizacjami, bo czuję, bo wiem, że demografia tak wpływa na nas, na nasze społeczeństwo, że osoby dojrzałe wiekowo będą niezwykle pożądanymi niedługo, wręcz no, będzie to przymus, konieczność, ale z drugiej strony i chęć zatrudniania, coraz więcej korzystania z osób dojrzałych wiekowo, w firmach, w organizacjach, w instytucjach. I po to tu jestem, po to, żeby o tym mówić i tak osobom dojrzałym wiekowo, jak i osobom, które może pracują, może ktoś nas tu słucha, w firmach, warto budować tą świadomość. Otóż to tematem naszego spotkania jest dzisiaj niedoceniona generacja, ponieważ z danych GUS-u wynika, że 1,5 miliona osób w Polsce, przechodząc na emeryturę, pozostaje aktywnych zawodowo. No ale są też osoby, które tej aktywności chciałyby spróbować, chciałyby ją kontynuować, ale napotykają różne problemy. I jakie najczęściej trudności napotykają ci ludzie w znalezieniu zatrudnienia? To jest dopiero szeroki temat. No właśnie, to się wszystko dzieje teraz na naszych oczach. Z jednej strony, upraszczając, z jednej strony jest niewiara i może mała chęć do aktywizacji zawodowej, do aktywności zawodowej osób w wieku 50+, 60+, na zasadzie byle do emerytury. Znaczna część Polaków tak jeszcze myśli, chociaż to myślenie pomału zaczyna ulegać zmianie. Z drugiej strony
jest stereotypizacja osób dojrzałych ze strony pracodawców na zasadzie, ach, osoby starsze, lepiej zatrudniać młodych, z osobami starszymi to są same kłopoty. Z chęcią o tych stereotypach jeszcze w dalszym ciągu powiem, bo to jest niesamowite. Spotykają się dwa takie, na dwóch biegunach różnych, są różne oczekiwania, różne potrzeby, no i za chwilę podyskutujemy też o tym, co może to wszystko połączyć. Właśnie, jak można to spotkać ze sobą. Ale zostańmy jeszcze na chwilę przy temacie danych, bo właśnie wedle raportów GUS-u polskie społeczeństwo starzeje się w bardzo szybkim tempie. W 1990 roku 65 lat i więcej miał co dziesiąty Polak. Teraz jest to co siódmy, a za 40 lat, jeśli ten trend będzie postępował, to w tym wieku będzie co trzeci z nas. I właśnie tutaj może zilustrujemy tą sytuację. Tutaj tak jak na tym wykresie będzie. To jest niesamowicie, zachęcam Państwa wszystkich, na stronach GUS-u można znaleźć niesamowicie fajną, niesamowicie użyteczną taką mini prezentację. I teraz można usłyszeć różne głosy, nie przesadzajcie, nie jest tak źle z tymi starszymi osobami, na emerytury wystarczy, przecież nam się należy, a w ogóle to po co zatrudniać starszych i tak dalej, i tak dalej. Tutaj są fakty, od tych faktów oczywiście jako socjolog mogę powiedzieć, że mogą być pewne odchylenia, tak? W prognozach też mogą pojawić się pewne błędy, ale one są nieznaczące statystycznie. Tu Państwo widzicie strukturę ludności demograficzną, nawet dla osób niezaznajomionych ze statystyką, będzie to łatwe dosyć do odczytania. Jakbyśmy kliknęli nawet tam gdzieś sobie oczami czy myszką na 60, taką linię, 60 lat, dziękuję bardzo, będziemy widzieli, jak się zmienia liczba ludzi powyżej 60, tak? Umówmy się tak 60 w górę. I jak jest wiele, a bardziej jak było wiele osób młodszych, to były lata 70. Każdy z nas niech sobie przypomni, jeżeli był na tym świecie, ile miał lat. I teraz zobaczmy, co się dzieje. Wielki boom powojenny, ludności bardzo dużo. Teraz się zaczyna przesuwać. Starzejemy się jako społeczeństwo. Potem był baby boom, taki mały, lat 80., stan wojenny i nie tylko. Ale potem wielki zjazd, wielki zjazd demograficzny. Zobaczmy, mieliśmy taką piramidę, tak, demograficzną, a teraz mamy takie drzewo. I teraz co się dzieje? Mamy bardzo dużo osób dojrzałych i bardzo dojrzałych. Za chwilę ta piramida będzie się przesuwała. Młodszych mamy coraz mniej. I ci młodsi mają na nas pracować, na nasze emerytury, płacić podatki, ZUS-y, z których będą utrzymywane nasze emerytury. Do końca to nie wyjdzie, a jeśli na to nałożymy fakt, że mamy najniższy wiek emerytalny w Europie, teraz po obniżeniu, kobiety 60 lat, nie ma takiego drugiego kraju, który ma tak niski wiek emerytalny, no i możemy powiedzieć, świetnie, no jest jeden tam jeszcze kraj, ale który będzie się zmieniał też, natomiast możemy powiedzieć, no świetnie, nam się to należało i tak dalej. Skutki ekonomiczne tego będą katastrofalne, jeśli nie dla nas, to dla kolejnych pokoleń i to już niedługo, więc w naszym interesie jest, żeby jak najwięcej osób w wieku dojrzałym pracowało, jeśli nie my, to nasi ciut młodsi, tak, koledzy, koleżanki, po to, żeby było jak najwięcej osób płacących podatki, ZUS-y, po to, żeby wystarczyło na nasze emerytury. W przeciwnym razie, no, perspektywa jest taka sobie. Spójrzmy, jak to się teraz zmienia, jak to się będzie zmieniało w kolejnych latach. Tak, zobaczmy, ile osób powyżej 60 teraz będzie się robiło, no, będzie w społeczeństwie, a jak coraz mniej jest ludzi, którzy będą w wieku takim produkcyjnym. O, a tak wyglądało to na sam początek. Początku, już to przeskoczyłam. Myślę, że to dla każdego jest to przemawiający ten wykres, jak to się zmienia, że tu nie ma żadnej polityki, w tym nie ma żadnych cudów tutaj, jakichś dyrdymałów opowiadania, tylko po prostu to są, takie są fakty. Mhm. No tak, czyste dane.
Dobrze, a właśnie tak jak Pan powiedział, jest to atrakcyjne, żeby więcej osób właśnie po tej granicy 60 roku życia podejmowało pracę i jest to potrzebne, a jednak często pracodawcy mają opory, no i tutaj właśnie możemy ten temat rozwinąć. Jakie są główne obawy pracodawców przed zatrudnianiem starszych pracowników? No, tych obaw jest wiele. Generalnie, tu są różne przyczyny. Jednym z takich przyczyn jest to, że w działach HR, w działach rekrutacji pracują młodzi albo bardzo młodzi ludzie, tak? To są często właśnie 20-paro latkowie, często studenci, którzy robią tą preselekcję ofert. Jak dział personalny dostaje zlecenie, żeby zatrudnić, zrekrutować nowych pracowników, no to patrzy zupełnie bardziej na swoich rówieśników, czy ciut plus 5, powiedzmy sobie 10 lat, nie mając świadomości, że osoby starsze, no warto po nich też sięgać, tak? A dlaczego? No bo patrzą przez perspektywę czasami swoich rodziców, wujków, cioć, czasem dziadków wręcz, czasem sąsiadów i te przykłady są bardzo różne, tak? Od takich no, wystających pod blokiem czy siedzących w oknie, no bo mam te minimalne świadczenie emerytalne i tak dalej, nie potrzebuję, czyli patrząc na wielu ludzi, którzy są bierni zawodowo, tak? I myślą sobie, no nie, no przecież pewnie tacy osoby 50+, 60+, tacy są. Nie, to w ogóle to nie moja bajka, przecież ja się nie będę nawet potrafił komunikować z takimi osobami. I to jest takie patrzenie ludzi, którzy rekrutują. Z drugiej strony są menedżerowie, którzy zlecają tą rekrutację. I mówią sobie, nie, 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 ja w zespole to wolę mieć młodego człowieka, który będzie mnie słuchał, który nie będzie za dużo może wiedział, który będzie miał niskie oczekiwania płacowe i tak dalej, nie będzie wiele wymagał, ja go troszkę tam, dam mu parę szkoleń, powiem mu, że będzie za 5 lat awansował, tak, i to się jakoś tego, a ze starszą osobą to ja tak nie będę potrafiła jako menedżer, nie? Ale teraz jest taka bariera, że nagle się okazuje, że po prostu zaczyna brakować ludzi do pracy w wielu takich branżach, tak? Zwłaszcza w takich branżach tradycyjnych. I teraz nagle się okazuje, ojej, no coś się tutaj dzieje. Jest jeszcze trzeci taki aspekt, to jest w ogóle takie pojęcie przyjmowanie pracowników, tak nowych, jak i tych pracujących, poprzez stereotypy. I to jest w ogóle jedna z większych barier stojąca po prostu przed oczami pracodawców, szeroko rozumianych, właściciele, szefowie, menedżerowie, pracownicy rekrutujący, tak? Stereotypy. No i teraz wymieńmy tutaj sobie kilka takich stereotypów chociażby, tak? No nie, taka osoba starsza to będzie często chorować, nie? Mit. Będę od razu starał się obalać te mity. Wiem to doskonale z praktyki, pracując w dziale personalnym dużych firm, że takie osoby 50+, takie nazwijmy, 50+, 60, 65, po prostu najmniej chorują. I dane ZUS-u, raporty ZUS-u to potwierdzają. Najrzadziej biorą L4 właśnie osoby 50-59. Kto najczęściej bierze L4 i najdłużej? Osoby w wieku 30-35, jak się okazuje. Oczywiście zdarzają się jakieś poważniejsze schorzenia, wtedy taki pracownik nam wypada na dłużej, ale generalnie się to dzieje rzadziej, czyli mit. Kolejny taki stereotyp. Taki pracownik na pewno nie będzie chciał się uczyć i rozwijać, tak? Ja mówię, no okej, może nie będzie chciał się rozwijać, jak mu będziemy kazali rozwijać się w tempie 20-latka czy 25-latka, ale jeżeli dobierzemy tempo jego rozwoju w oparciu o jego silne kompetencje, to jest zupełnie coś innego. No i teraz powiedzmy sobie szczerze, osoby w wieku 50, 55, 60 przez ostatnie 20 lat, 30 dokonały rewolucji, jeśli chodzi o zmianę swojej mentalności i kompetencji. Żadne pokolenie w ostatnich kilkudziesięciu latach nie musiało nauczyć się tak dużo, jak właśnie oni, tak? No pewnie dla niektórych z was będzie to niespodzianka, ale kiedyś nie było komputerów, internetów, więc takie osoby musiały przejść z ery długopisa i kartki, tak? Poprzez
komputery, nowoczesne oprogramowania, aż do smartfonów, internetu i działania skomplikowanych systemów. Jeżeli ktoś tę drogę przeszedł, to może pewnie nie jest tak biegły jak młodszy o 20-30 lat człowiek, ale tak naprawdę on się nauczył bardzo wiele, w związku z tym no jest cały czas otwarty na zmiany. Tak? Kolejny taki stereotyp to jest, że na pewno taka osoba będzie miała wygórowane żądania płacowe, oczekiwania. Tak? No i tutaj z jednej strony jest to część racji, i to jest jeszcze osobny temat, że takie osoby w pewnym wieku nie mają już takich potrzeb jak ludzie młodzi. No tak mówiąc szczerze, tak, z reguły nie mają kredytu we frankach czy w złotówkach nawet, mają gdzie mieszkać, zwykle mają czym jeździć, kawałek świata czy Polski już poznali, nie wymieniają tak często mebli, odzieży, dóbr takiego codziennego użytku. Dzieci często są odchowane, tak, usamodzielnione, więc jakby te potrzeby finansowe nie są takie duże, jak to w przypadku młodych ludzi, którzy potrzebują takich środków coraz więcej, 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 no bo skoro mają swoje rodziny rozwijać. W związku z tym zaproponowanie czasami takiej osobie starszej równoległego czy innego nawet stanowiska, jeżeli nie ma dla niego miejsca w organizacji, może na część etatu, bądź też z nieco mniejszym wynagrodzeniem, ale z jego ekspertyzą i docenieniem takiego człowieka, to wymaga takiego zmiany myślenia po stronie i tego pracownika starszego, i też firmy. Nie? Także może się okazać, że taka osoba wcale nie będzie cały czas, no, nie będzie uczestniczyła w wyścigu szczurów, jak to się mówi, tak? Bo już nie musi awansować cały czas, przepychać się łokciami, to zależy od osobowości. Także kolejny mit, który ma trochę prawdy, ale jednak jest do zarządzania. Nie będzie starsza osoba umiała się komunikować w naszym zespole młodym, przecież dynamicznym, nie? No, co się okazuje, ja miałem taką przyjemność pracy w zróżnicowanych zespołach i to jest chyba klucz, zróżnicowane zespoły, tak? Po angielsku diversity, zróżnicowanie jest optymalne w wielu branżach, ponieważ łączymy wtedy młodość z doświadczeniem. Pasje jednych, pasje drugich. No i teraz jedni są szybsi, drudzy trochę wolniejsi, ale przez to analizują różne ryzyka, które mogą w różnych projektach się znajdować. W ten sposób optymalizujemy procesy i czasami dochodzimy do bardzo efektywnych rozwiązań w firmach, czego pracodawcy dopiero teraz się uczą. No mamy jeszcze parę innych stereotypów, tak, których, że ja tutaj patrzę jeszcze na taką ściągę, że nie ogarnia tematów, tak, albo kwestionuje decyzję szefa. Można się z szefem, to zależy od mądrości szefa, tak? Mądrość szefa jest wtedy, kiedy sobie poukłada relacje z takim starszym pracownikiem i wtedy będzie go doceniał, a starszy pracownik będzie go wspierał i wspierał też jego autorytet, także nie podważał, ale wspierał. To wszystko zależy od tego, od umiejętności, kompetencji tego szefa młodszego, a nie tej osoby starszej. Czy może ma Pani jeszcze jakieś inne, na przykład... Tak, bardzo, bardzo ciekawie Pan to rozwinął, bardzo się z tym zgadzam i też potwierdzają to dane, tak jak Pan wspominał o tym, że brakuje osób do pracy. No to według ostatniego badania barometru rynku pracy 56% polskich pracodawców, przedsiębiorców przyznaje, że ma problemy ze znalezieniem dobrych osób do pracy. I czy jest rodzaj działań, które mogą podjąć konkretne przedsiębiorstwa, pracodawcy, żeby zachęcić seniorów do wykorzystania potencjału właśnie u nich w firmie? No tak, zdecydowanie. Nie jest to proste, dopiero się tego uczymy. W ogóle mamy sytuację tak dynamiczną na rynku pracy, że dopiero uczymy się tego, że taka sytuacja w ogóle się pojawia, tak? Nagle jesteśmy zaskoczeni, że po pandemii jest rynek pracownika, podwyższamy wynagrodzenia w firmach, ale od tego się nie biorą nowi ludzie, tak? Z kompetencjami. Myślimy sobie tak, no to pewnie ściągniemy ludzi ze wschodu, może z Ukrainy, z Białorusi i tak dalej. Okazuje się, że ta ich liczba, tych pracowników ze wschodu jest w miarę konstans i chyba tu już za wiele się nie da zdziałać, nie? No i teraz, no to podwyższymy, damy jakieś benefity, tak? Jakieś świadczenia dodatkowe, ale od tego też się nie biorą ludzie, ponieważ inne firmy też to dają, nie? No i teraz jest taka inflacja oczekiwań i płac. Co można zrobić, tak?
z jednej strony dobrze zarządzać tymi osobami starszymi, które już są w naszych firmach, z drugiej strony sięgać po takie osoby, które są wolne na rynku. Z tym jest problem, ponieważ duża część osób właśnie 50 plus, 60 plus jakby nie jest aktywna, bo też nie chce, bo nie ma wiary w to, że może być aktywna. To będzie wielka rewolucja u pracodawców, jak przekonać samych siebie, jak przereorganizować tą robotę, żeby zachęcać takie osoby do pracy, na przykład dając im pracę na część etatu, dając im pracę na niższych, ale na przykład eksperckich stanowiskach, dając im pracę być może na przykład z jakimiś okresami przerwy, może też projektowo. Znam takie przypadki, że firmy wysłały ludzi na emerytury, a potem dzwonili do nich tak i mówią, wracajcie, wracajcie, no tutaj chociaż na pół etatu, chociaż na 3/4, może 2 dni w tygodniu, a może 2 miesiące, miesiąc przerwy i tak dalej. No i tutaj się zaczynają takie możliwości pojawiać dla osób starszych, że czemu nie, tak? Ja już nie muszę, ale mogę i chcę. Jeśli będziemy działali też na świadomość, na wiedzę osób też dojrzałych, że to nie jest tak, że emerytura jest szczytem mojego szczęścia, bo jak spojrzymy sobie na wiele krajów zachodnich, tam naprawdę wiek osób przechodzących na emeryturę bez względu na rozwiązania prawne jest dużo, dużo wyższy i wiek aktywności zawodowej często to jest 70-75 lat i te osoby żyją, bo tak długo, bo są aktywne zawodowo. Oczywiście nie mówimy tu o bardzo ciężkich pracach fizycznych, takich jest coraz mniej, ale o takich specjalistycznych i fachowych. Także można dodawać firmy, nieliczne jeszcze firmy, ale znamy takie przykłady, gdzie po prostu nawet sięgają po takie osoby 70, 80 nawet lat, które no, mogą sprawować rolę, prawda, ojca, wujka czy dziadka wręcz dla młodszych pracowników, ale ci ludzie się świetnie dogadują ze sobą i to jest wzajemny szacunek, uczenie się jedni od drugich, wielu fantastycznych rzeczy i dobrego spojrzenia na ludzi. Można takim osobom dawać firmy, które stosują takie polityki proefektywnościowe, no bo intencją firmy jest to, żeby te osoby, które niedługo już większość pracowników będzie miała 45, 50, 55 lat w wielu branżach, i po prostu one muszą zastanawiać się, jak najdłużej utrzymać efektywność takiego dojrzałego pracownika. No tak, biznes jest biznes, nie? No i w tym momencie na przykład dodają takie, uprawiają politykę prozdrowotnościową, tak? Czyli dokładają takim osobom dodatkowe pakiety profilaktyki zdrowotnej. No i dla osób takich, które co prawda rzadko chodzą na zwolnienia, tak, L4, ale przebadać się, zadbać o siebie, czemu nie? W ten sposób takie osoby też są zmotywowane do tego, żeby nie odchodzić na emerytury, albo że, no nie wiem, zostanę, bo przejdę na wcześniejszą emeryturę, niektórzy mają takie możliwości, albo jakoś tam parę lat przed emeryturą odejdę sobie, jakoś tam mam jakieś oszczędności i tak dalej. No pytanie, czy warto, tak? Czy warto, bo potem wrócić po paru latach przerwy jest zdecydowanie trudniej. Wielki temat rozwojowy, to się będzie wszystko zmieniało, działo na naszych oczach. Tak jak pan tutaj wspominał, właśnie myślę, że seniorzy mają tą przewagę wśród potencjalnych pracowników, jeśli chodzi właśnie o doświadczenie, taką cierpliwość, lojalność, odpowiedzialność. No ale właśnie tak patrząc od tej drugiej strony, jakie korzyści oprócz tych zarobkowych mogą czerpać seniorzy? Jakie korzyści, pracy. Tak? No tak, przede wszystkim to już są też, już nie wchodzę w rozwiązania, nowy ład czy stary ład, czy tam będą zwolnienia z podatków, czy zachęty jakieś inne, bo to zobaczymy. Ja tutaj nie jestem jakimś takim hura optymistą, bo tak naprawdę wiele zależy od nas samych, nie od rozwiązań zewnętrznych. Natomiast korzyścią jest to, że jest jedną z takich korzyści niematerialnych, to jest poczucie sensu. Tak, poczucie sensu życia. Co ciekawe, tu się tak ostatnio czytałem takie badania, które mówiły o tym, że wbrew pozorom badania były dla osób 60 plus i te osoby mówiły, że 80-90% tych osób twierdziły, że ma sens cały czas działania
i że osoby te mówiły, że mają jeszcze wiele w swoim życiu do zrobienia, tak? Także bardzo, bardzo optymistyczne. I te osoby często oczekują docenienia i poczucia sensu jakiegoś działania, tak? Jeżeli usiądziemy w domu, zwłaszcza jeżeli jesteśmy już osobami samotnymi i mamy tylko pilota w ręku, tak? I takie czynności domowe i tak dalej, to po pierwsze się stan zdrowia bardzo często pogarsza, wbrew pozorom, że sobie odpoczywamy, ale nie czujemy się potrzebni, nie jesteśmy aktywni, nie mamy rytmu dnia i tak dalej. No i teraz poczucie przynależności, tak? To jest jedna z podstawowych takich potrzeb w piramidzie potrzeb Maslowa, prawda? Psychologicznych, poczucie przynależności do jakiejś grupy. Osoby starsze mają mniejsze to poczucie z reguły niż młodsze, ale jednak to nas odmładza, tak? Jeżeli przynależymy do jakiejś społeczności, jakiegoś ruchu, jakiejś organizacji, jakiejś grupy, jeżeli wymaga to od nas tego, że musimy się ubrać i wyjść do pracy, nawet jeżeli zdalnie pracujemy częściowo, ale mam nadzieję, że to się będzie kończyć, no to po prostu mamy z kim pogadać sobie. Znam osoby starsze, wiem, że takie osoby potrzebują kontaktu przede wszystkim. To jest kolejny pozamaterialny taki benefit, tak? No i teraz jeżeli osoby takie też mają, znowuż badania wykazywały, że 80% takie osoby czują poczucie, mają chęć dzielenia się swoim doświadczeniem życiowym czy też zawodowym, no to znowuż jest taka potrzeba wyrażona. Ja będę się dzielił z innymi, tak? Nie zachowuję już dla siebie tej wiedzy, bo to nie uczestniczę w wyścigu szczurów, więc nie muszę specjalnie zachowywać, że ja jestem niezastąpiony, ale dzielę się tą wiedzą. No kurczę, tylko mieć takie osoby i brać od nich, tak? Zachowywać dobre relacje z nimi i czerpać pełnymi garściami. To jest tyle takie no, to, co osoba dojrzała, chodząc do pracy, może zyskać. Oprócz oczywiście środków finansowych dodatkowych i oprócz dodatkowych też świadczeń, tak? Chociażby opieka medyczna, która coraz częściej jest stosowana, pakiet w jakimś tam firmie medycznej, no niesamowite to jest dla osób właśnie zatrudnionych. Jeżeli osoba starsza nie musi gdzieś potem latać w kolejkach, czekać i tak dalej, nawet żeby się profilaktycznie przebadać, no to jest taki benefit bardzo fajny. Niekoniecznie karty benefit, tak, do siłowni, chociaż znam osoby starsze, które też ćwiczą. Natomiast może basen, prędzej. Natomiast to są takie benefity, takie korzyści, które warto po nie sięgać. A czy jest coś, na pewno jest, ale tak zapytam, co mogą zrobić seniorzy, żeby zwiększyć swoje szanse na tym rynku pracy, żeby być bardziej atrakcyjnym potencjalnym pracownikiem? A no właśnie. I tutaj no właśnie, czy iść do fryzjera, czy napisać lepsze CV, no ale CV tak naprawdę, bo zapewne Państwo sobie zdajecie z tego, że napisanie dobrego CV to już dzisiaj jest standard, tak? Tylko osoby starsze, to jest problem faktycznie, nie dochodzi zwykle jeszcze do rozmów, tak? Wysyłając CV, trzeba je umiejętnie napisać, niekoniecznie, żeby wychodziło z nich to, jaki mamy PESEL. A dlaczego? No, skoro mamy takie stereotypy, takie bariery po stronie pracodawców, to trzeba to CV tak napisać, żeby one zachęciło do spotkania z nami jako z osobą fachową. Obojętnie, czy jestem mechanikiem maszyn, obojętnie, czy jestem specjalistą od księgowości, czy jestem menedżerem, nieważne. W każdym bądź razie, żeby się dać spotkać, nie? Czyli muszę po pierwsze dobrą aplikację zrobić, taką właśnie CV, z której nie będzie wynikało to, o czym tu mówię, tylko będzie wynikało, że jestem fachowcem, z którym warto się spotkać. No a jak już się spotkamy, no to tutaj można by wiele porad udzielać, że nie warto wspominać o zamierzchłej przeszłości, często która sięga z okresu przed urodzeniem młodego rekrutera, tylko warto iść do przodu, tak? Warto się koncentrować na tym, co dzisiaj potrafię, nie to, co tam 30 lat temu zdobyłem pierwsze miejsce w konkursie na przodownika pracy, to nie ma żadnego znaczenia, dzisiaj ta praca jest inaczej wykonywana, ale skoro ubiegam się o tą pracę, to jestem cały czas, czuję się kompetentny i po prostu dajcie mi się sprawdzić, tak?
i dajcie mi się sprawdzić, a zobaczycie, że mogę wam wiele zaoferować. Warto myśleć w perspektywie korzyści dla pracodawcy, dla tego, który daje ogłoszenie. No i wreszcie warto ogłaszać się, czy też szukać generalnie pracy w takich miejscach, gdzie nas potrzebują. Jednym z takich miejsc jest właśnie portal 60plus.pl, praca i aktywność 50+. 50+, 60+. To jest takie miejsce, gdzie jeżeli jakiś pracodawca kieruje na tym portalu, to znaczy, że liczy się z tym, że do niego może trafić osoba dojrzała wiekowo. No właśnie, a pan jest przedstawicielem portalu flexi.pl. No i teraz może właśnie byśmy zobaczyli, na czym to polega i pokazali też innym, bo ja przyznam, że tutaj zwiedzałam trochę tę stronę, ale myślę, że niewiele osób miało może z tych oglądających taką możliwość, więc teraz zaprezentujmy. Tak, to może to już jesteśmy... Zaczniemy od początku, tak. Oczywiście ta strona wygląda różnie w zależności, czy oglądamy ją troszeczkę różnie na komputerze, czy na smartfonie. Tu jest akurat strona smartfonowa. Także mamy różne tutaj możliwości. Gdybyśmy troszeczkę niżej zjechali na tej głównej stronie, tam są trzy takie zdjęcia, o i tytuły. No właśnie, one dosyć fajnie pokazują tak w pigułce, jakie mamy możliwości tutaj z perspektywy osoby dojrzałej, tak? Z jednej strony mamy, nie klikając na razie, tylko tak mówię króciutko, za chwilę tam klikniemy z menu, mamy oferty pracy, do których będziemy mogli dotrzeć, poglądać je sobie. Potem mamy taką możliwość pokazania siebie. O, i to jest coś, czego normalne portale o pracę z reguły nie mają, tak? Tutaj może będziemy mogli pokazać siebie, czyli na przykład mam wolny czas, nie wiem, 3 dni w tygodniu i jestem doświadczonym ślusarzem już na emeryturze, tak? Albo mam trochę wolnego czasu, a może cały wolny mój czas i potrafię opiekować się dziećmi, albo jestem już księgową, która tak dorywczo jeszcze tam pracuje i bardzo chętnie sobie popracuję, albo piekę świetne ciasta i bardzo chętnie będę współpracowała z kimś. Mogę siebie tu pokazać i po prostu dać się znaleźć. No i wreszcie będzie taka trzecia część na temat aktywności 50+, gdzie mogę znajdować mnóstwo informacji, coraz więcej. Portal się rozwija, tak naprawdę od paru miesięcy jest na dobre na naszym rynku i będzie się rozwijał w wielu ciekawych kierunkach. To tak w pigułce, a spójrzmy na właśnie w menu. Dobrze. Przykład oferty pracy, tak? Oferty pracy. Mhm. No i tutaj możemy zobaczyć różne oferty pracy. Wpiszmy sobie miejscowość, na przykład, no, na przykład Łódź, czy dowolne jakieś miasto pewnie. Ja akurat jestem z Łodzi, to tutaj wpiszę. Dobrze. No i zobaczymy, co nam się tutaj system mieli. Patrzę tak, i tu się pokazują oferty pracy dla Łodzi oraz dla całej Polski. Czyli czy jestem z Łodzi, czy z Koziej Łuki, czy z Olsztyna, czy z Warszawy, mogę tą pracę przyjąć. A niektóre są specyficzne dla Łodzi. Tu oczywiście niektóre oferty dotyczą wybitnie specjalistycznych rzeczy, ale mamy też z różnych firm rekrutacyjnych również mamy, jak i z urzędów pracy, także ofert jest mnóstwo. Nie wszystkie będą nam pasować, ale niektóre może i tak. A może to nas zainspiruje, tak, żeby kiedyś byłam na maszynie, tym się już nie zajmuję, ale mam w zasadzie wolny czas i umiejętności, a może mam umiejętności złotej rączki i może gdzieś w firmie znajdę bardziej stabilniejsze zajęcie, tak? Także tu mamy dla danej miejscowości mnóstwo ofert, możemy je poprzeglądać, co jakiś czas wchodzić tu i poszukać. Mhm. No, cieszę się, że właśnie zmierzamy jakby w podobnym kierunku. Tutaj nasza platforma SeniorUp i Państwa również właśnie oferuje budowanie takiej społeczności, żeby trafiać na siebie wzajemnie tą ofertą pracy i chęcią jej podjęcia. Tak, zdecydowanie. Tak, tutaj właśnie patrząc dalej po tej bazie specjalistów,
Tak, baza specjalistów, no specjalistów, czy fachowców, czy też no, takich osób, które są chętni kandydatów do pracy, tak? I tutaj może taka ciekawostka, pan Lech Wałęsa, były prezydent, też się u nas ogłosił, szukał pracy, jakieś wykłady, prelekcje i tak dalej, ogłosił się na naszym portalu, ale oczywiście nie każdy musi być prezydentem. No tak. Ogłaszają się też te inne osoby, tak? Niektóre, które szukają takiej pracy dorywczej, jest pan Grzegorz Starnowa, który... Od razu tak, miasto. Tak, które poszukuje pracy, jest pan Arkadiusz Stych, tutaj ktoś z Warszawy podejmie pracę na pół etatu, no lepiej pisać jaką pracę, tak? W jakim zawodzie, czy o tutaj ktoś by szuka pracy właśnie w kadrach, w administracji, z doświadczeniem 20-letnim, tak? Także sam siebie pokazuje. I teraz, jeżeli podejdziemy sobie niżej, tam na przykład na kogoś ze zdjęciem, bo to ładniej wygląda, o może poszukuję pracy jako, o tutaj, nie, może fotobudka, to nie, no ktoś miał taki pomysł, żeby fotobudkę, ale jeszcze sobie... Ale może też po mieście będzie łatwiej odszukać, to tym razem może zwrócimy się do... No, na przykład Poznań. Zobaczymy, kto w Poznaniu szuka. No, ale zawsze są oferty wyróżnione, które także pan Lech szuka, można niżej zejść, tak? Tak, pan Lech szuka w całej Polsce. W całej Polsce, ale tu mamy na przykład programista Poligraf, tak? Możemy sobie tu cała Polska, no i tak wygląda oferta, tak? Bardzo krótka oferta, bez podawania szczegółowych danych osobowych. Jeżeli ktokolwiek się zainteresuje nami, jeżeli ja się ogłoszę tutaj w sposób bardzo prosty, oczywiście bezpłatnie, i ktoś będzie zainteresowany, to kliknie tutaj i bezpośrednio się z nami skontaktuje. Dostaniemy po zalogowaniu się taką ofertę na skrzynkę i wtedy to już od nas zależy, czy będziemy chcieli rozmawiać na ten temat, czy nawiążemy współpracę, czy też nie. Bardzo fajna opcja. Ale mamy też aktywność 50+, i tu też zachęcam. Mamy mnóstwo ciekawych artykułów, wywiadów. Możemy kliknąć sobie na przykład artykuły. Tak? No i nam się pojawiają jakieś wywiady też. I pokazują nam się, to są takie rzeczy, które są ciekawe. Tak? Na przykład ostatnio artykuł o pracy sezonowej, tak? dla osób 50+, że można szukać pracy sezonowej, no bo mamy teraz wreszcie sezon, prawda, popandemiczny i też letni, może będziemy chcieli sobie dorobić, tak? Oczywiście są ciekawostki takie jak Elon Musk, tam gdzieś jakaś historia również o jego mamie, która w wieku bardzo dojrzałym gdzieś była modelką, mamy też... Aha, oj, przepraszam, tutaj otworzyłam... Tak, ale też pokazywanie tak, ale bardzo można... fajnych przykładów, tak? Osób, które są dojrzałe, ale możemy również, jeżeli na przykład wydarzenia i wolontariat, możemy sobie tutaj wpisać i też wpiszmy miasto, no jeszcze wróćmy do tej Łodzi. Dobrze. I możemy się dowiedzieć, co się w Łodzi dzieje ciekawego. Co się dzieje w Łodzi, takie dla osób dojrzałych, nie? No i patrzymy, jest laboratorium kreatywnego działania, mamy bezpłatne monografie dla pań, mamy jogę w Parku Podolskim, i tak dalej. Także możemy się dowiedzieć, także na tym też portalu. No a dlaczego? No bo nam strasznie bardzo zależy na tym, żeby osoby dojrzałe były aktywne, tak? Aktywne w każdym wymiarze, to wtedy się to przejawia również w wymiarze i zawodowym. Oczywiście dla chętnych. Natomiast... Tutaj, żeby sobie właśnie tą stronę poodwiedzać, pozwiedzać każdy z kolejnych... Jeszcze ostatnia rzecz Państwu też powiem, to a propos budowania w tym menu, gdyby Pani jeszcze kliknęła, dla firm. Mamy taką zakładeczkę tutaj dla firm i tutaj w tej zakładeczce dla firm też mamy jeszcze w menu, troszkę to jest jeszcze na razie ukryte, to będzie, portal będzie zmieniony, jest strefa wiedzy. Strefa wiedzy, o właśnie. I tutaj edukujemy pracodawców, działy personalne, szefów firm, pokazując im dobre przykłady. O na przykład korzyści finansowe z zatrudniania osób w wieku 50+, tak? Jaki pracodawca może osiągnąć. Mamy świetne nagrania, rozmowy z szefami HR-u, takich firm jak McDonald's, Ciech, Randstad i jeszcze inne. I to są fachowcy, którzy tak naprawdę od strony firm wiele mogą nam powiedzieć oraz innym szefom firm, innym HR-owcom o tym, że warto łamać stereotypy,
że warto zatrudniać i pracować z osobami dojrzałymi. Także w ten sposób pracujemy nad zmianą, nad daniem wiedzy i zmianą świadomości, łamaniem stereotypów wśród pracodawców. No taka wielka misja społeczna naszego portalu. Myślę, że no, nam też ta misja przyświeca właśnie, żeby osoby, które czują się w jakiś sposób wykluczone albo chcą właśnie się poczuć bardziej włączone, mogły to zrobić na bardzo różne sposoby. Tak więc polecam, żeby sobie poodwiedzać zarówno Państwa stronę, jak i naszą. Można będzie sobie tam udostępnić właśnie własną ofertę, własne usługi zaoferować. Zdecydowanie tak. Jeszcze chcę dodać, że właśnie bardzo się cieszę, że możemy też współpracować w ogóle ze wszystkimi takimi portalami, pomysłami, platformami, które właśnie wychodzą naprzeciw tym wielkim potrzebom. Teraz to się dzieje tu i teraz, że zarówno Państwa aplikacja Senior App, jak i Flexi.pl, jak i wiele innych, coraz więcej takich jest, które dostrzegły tą demografię, tą wielką potrzebę. I tak naprawdę to jest win-win, tak? Wszyscy są wygrani tutaj. Wygrani są ludzie, którzy są aktywni, wygrani ludzie, którzy potrzebują wsparcia, pomocy, jak i również firmy i pracodawcy będą wygrani, jeżeli tylko się pochylą nad tym problemem. Dziękuję bardzo za rozmowę, a teraz przejdziemy do takiego etapu właśnie pytań od Państwa, bo tutaj widzę, że kilka się pojawiło podczas rozmowy, także dajmy sobie momencik przerwy i zaraz wrócimy z odpowiedziami na te pytania. Tak jak zapowiadałam, właśnie czas teraz na pytania od Państwa. Widzę tutaj od Pani Anny pytanie, jakie zawody seniorów budzą zainteresowanie wśród chętnych do pracy? Wśród chętnych do pracy? Jakie zawody? Generalnie, no tak, to pytanie, kto jest tutaj chętny, to zależy od branży, też od miejscowości i od tych miejsc pracy, które są. Także część seniorów decyduje się na taką pracę dorywczą z reguły albo poprzez agencję w opiece szeroko rozumianej, tak? Czyli albo jako opiekunka do dzieci, albo opiekunka osób starszych, albo pomoc w prowadzeniu domu, czy w przygotowaniu i tak dalej. To są takie prace bardziej dla pań, przynajmniej tak stereotypowo. I takie osoby częściej tutaj się trafiają. Jeśli chodzi o firmy, no to panowie to bardziej to są jeszcze takie osoby, które już przeszły na emeryturę albo nie mają pracy, ale mają są tak zwanymi złotymi rączkami, tak? Czyli potrafią i na budowie, potrafią i w warsztacie, czy też w mniejszej, średniej z reguły firmie, przy maszynie stanąć, przy linii technologicznej. Niektóre osoby, które mają uprawnienia na wózki widłowe, też i myślę, że to jest bardzo dobry kierunek ze względu na to, że jest wielkie zapotrzebowanie na pracowników magazynowych. Jeżeli tylko nie ma tam przeciwwskazań do noszenia większych tam ciężarów, a ktoś ma uprawnienia na wózki, to zwłaszcza w większych miastach może spokojnie ubiegać się o pracę z dużą szansą. Natomiast jest też duża taka grupa ludzi, która by chciała wykonywać prace biurowe. No i tutaj jest trochę gorzej, sporo gorzej. Tu trzeba jakoś umiejętnie dojść do tych pracodawców i przekonać ich, że lepiej skorzystać z takiego poukładanego, często stabilnego, ale doświadczonego pracownika. To tutaj korzystając z okazji, pozostaje mi zaprosić do nas, do Senior App. Tutaj właśnie można wybrać różnego rodzaju takie usługi, takie funkcje, zarówno stać się złotą rączką, jak i opiekunem. Także no, jest gdzie wybierać i w czym. I tutaj dalej jeszcze, ale też od Pani Anny,
jest informacja o tym, że w pracy jest często lepszy klimat wśród mieszanego pokolenia. Jest to nawet sprawdzane socjologicznie, czyli wszystko Proszę, się proszę. zgadza, tak jak pan już tutaj powiedział, tak rzeczywiście jest. No, myślę, że to już wszystko, co przygotowaliśmy na dzisiaj. Dziękuję panu bardzo za rozmowę, za odpowiedzi na pytania, bardzo wyczerpujące. I dziękujemy bardzo naszym oglądającym za udział w webinarium. Zapraszamy na kolejne spotkania z cyklu. Dziękujemy i do zobaczenia. Dziękuję.